Olimpiada o diamentowy indeks AGH, lata 2007-2008, etap drugi, okręgowy, zadanie numer 4. Nie będę teraz czytał treści zadania, będę czytał fragmenty tego zadania, przystępując do rozwiązania, dlatego że ono składa się z dwóch części odrębnych, które ze sobą wydają się nie mieć zbyt wiele wspólnego. Wypisałem dane, zorientuję się za chwilę, czego one dotyczą i na czerwono podświetliłem A. Dwa oporniki R1 i R2 łączymy szeregowo lub równolegle. Narysuj schematy tych połączeń i wyprowadź wzory na opory zastępcze w takich układach. Oto z doświadczenia wiem, że uczniowie bardzo szybko przyswajają sobie wzory i pamiętają wzory na opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle. Ale z upływem czasu zapominają, skąd się wzięły te wzory. Zapominają, jak te wzory zostały przez nauczyciela wyprowadzone. A każdy nauczyciel fizyki właśnie to robi. Pokazuje, jak wygląda opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle. Połączenie szeregowe. Dwa opory R1 i R2 i zwróćmy uwagę na to, że natężenie prądu płynącego przez jeden i przez drugi opornik jest takie same, ale napięcia są różne na tych oporach, jeśli te opory są różne. No i teraz opór zastępczy. Cóż to jest takiego opór, ten opór zastępczy? Jest to taki opór, który, jeśli wyrzucimy te dwa i wstawimy w ich miejsce ten zastępczy, to pod względem elektrycznym w obwodzie nic się nie zmieni. Co to znaczy pod względem elektrycznym się nic nie zmieni? No to jeśli ja te dwa zastąpię tym R szeregowo zastępczy, to natężenie prądu, jak tu płynęło przez oba opory, było I, to tutaj jest też I. A napięcie na oporze zastępczym jest sumą napięć na oporach składowych, bo tu jest, jeśli 20 V, a tu 50, to razem jest na końcach oporu zastępczego 70 V. Piszę to, że napięcie na oporze zastępczym jest sumą napięć na tych oporach składowych. Napięcie przedstawiamy wzorem będącym iloczynem natężenia prądu i oporu. A więc I razy R szeregowo, ten zastępczy, równa się I razy R1 plus I razy R2. Obie strony tego równania dzielimy przez I i otrzymujemy informację, że w przypadku szeregowego łączenia oporów, opór zastępczy jest równy sumie oporów składowych. No i połączenie równoległe. Mamy dwie gałęzie, w których znajdują się opory R1 i R2. Prąd wpływa do węzła i dzieli się na dwa prądy, na I1 oraz I2. Czyli prądy płynące przez opory są różne, ale napięcia są identyczne. Dlaczego są identyczne? Bo zobaczcie, lewe strony tych oporów są ze sobą połączone, mają ten sam potencjał, załóżmy dodatni. Prawe strony są ze sobą też połączone, no to mają taki sam potencjał, ale ujemny. Różnica potencjałów, czyli napięcia na jednym i na drugim oporze są więc bez zmiany są takie same. Zaznaczyłem to, że U napięcie na tej dwójce oporów jest takie same, równe U. No i opór zastępczy. Wyrzucamy te dwa, wstawiamy zastępczy i nic pod względem elektrycznym nie może się zmienić. Jak wpływał tutaj do tych dwóch prąd I, to musi płynąć dalej. A napięcie na obu było U. I dalej jest U. No to piszę pierwsze prawo Kirchhoffa. Natężenie prądu wpływającego do węzła sieci jest równe sumie natężeń prądów wypływających. A natężenie prądu możemy przedstawić jako stosunek napięcia do oporu. No to stosunek napięcia do oporu zastępczego to równa się sumie napięcie na oporze pierwszym do R1, na drugim U do R1 i tak dalej. Obie strony ostatniego równania dzielimy przez U i znajdujemy, że odwrotność oporu zastępczego
oporów połączonych równolegle jest równa sumie odwrotności oporów składowych. Te dwa sposoby znajdowania oporu zastępczego są niezbędne wtedy, kiedy chcemy znaleźć opór zastępczy jakiegoś układu, z którego nie można wyodrębnić oporów połączonych równolegle i oporów połączonych szeregowo. Ale ten układ przecież jakiś opór zastępczy sobą przedstawia. I wtedy, rozpatrując natężenia prądu płynące przez poszczególne opory oraz napięcia na nich panujące, pozwalają znaleźć opór zastępczy takiego układu. No i przechodzimy do drugiej części tego zadania. Cztery identyczne oporniki o oporze 100 ohmów każdy połączono w układ w kształcie kwadratu. Oporniki tworzą boki kwadratu. Oblicz opór zastępczy układu między różnymi wierzchołkami tego kwadratu. Ten kwadrat wygląda w ten sposób, zgodnie z tym, co w tekście zostało powiedziane. No i mamy obliczyć opór między AB, między BC, między CA i tak dalej. Najpierw zwróćmy uwagę na to, że opór RAB to jest ten opór zastępczy tego układu między punktami A i B, jest oporem zastępczym dwóch gałęzi równoległych, w której w jednej z tych gałęzi znajduje się opór R, a w drugiej 3R. I teraz, jeśli będziemy rozpatrywali BC, analogiczna sytuacja. W jednej gałęzi opór R, a w drugiej 3R. I tak dalej. CD, DA. No to znajdźmy opór zastępczy takich dwóch gałęzi równoległych. Przed chwilą wyprowadziliśmy ten wzór. A więc jeden odwrotność oporu zastępczego między punktami A i B jest równa sumie odwrotności tego oporu i sumie odwrotności tego oporu. 1 przez R plus 1 przez 3R. Znajdujemy, że to jest w sumie równe 4/3 dzielone jeszcze przez R. Wyznaczamy opór zastępczy, jest on około 75 ohmów. A teraz przyjrzyjmy się po przekątnej. Mamy dwie przekątne. Te dwie przekątne, jeśli między punktami A i C albo B i D będziemy liczyli opór zastępczy, to mamy dwie gałęzie, w których są takie same opory. 2R w jednej gałęzi i w drugiej. Zapisuję to i opór zastępczy znajduje zrównania, które mówi, że odwrotność oporu zastępczego jest sumą odwrotności. 1 przez 2R plus 1 przez 2R to jest 1 przez R. W efekcie znajdujemy, że opór zastępczy wtedy jest równy 100 ohmów. Jest taki jak wartość oporu jednego opornika.